Cieszę się, że wspólnie po raz 25 obchodzimy w Radomiu Święto Chleba. To jest wydarzenie, które jest bardzo ważne dla naszego miasta i dla Radomian, bo przez te 3 dni możemy razem świętować, bawić się, ale też nawzajem sobie dziękować. My dziękujemy radomskim piekarzom za doskonały chleb i za to, że możemy codziennie na nich liczyć. To jest święto o takim klasycznym, rodzinnym wymiarze. Radomianie całymi rodzinami odwiedzają stoiska radomskich piekarzy i to jest piękne, to jest cudowne, bo możemy spotkać tych najmłodszych Radomian, ale też naszych radomskich seniorów. Pracowałem u swojego dziadka, który mnie kształtował nie tylko zawodowo, ale właśnie też kształtował moją duszę i mówił, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I my od tych 25 lat, dzisiaj jest najlepszy tego przykład, potrafimy się dogadywać, potrafimy usiąść przy jednym stole i takie święto chleba zorganizować dla dobra wspólnego. Chleb słonecznikowy oczywiście to jest taki chleb, który od lat, ale i wśród klientów u nas w firmie cieszy się dużą popularnością. Jak każdego roku trzeba troszeczkę się wcześniej przygotować. No, produkty, które są tutaj na Święcie Chleba prezentowane, nie są niczymś nowym, są na sprzedaży codziennej. Produkty, które posiadamy na własnych stoiskach, to są produkty naturalnie fermentowane, na probiotykach, więc są takie produkty delikatne, lekkostrawne, przez to, że są przefermentowane przez probiotyki. Najbardziej polecałabym, co tutaj rozdałam sporo takich bułeczek, to są bułeczki ser biały szpinak. Przepyszne były, no bardzo szybko się skończyły i szkoda, bo się już nie mogę nimi pochwalić. Święto Chleba jest dla nas wyjątkową okazją, ponieważ pozwala spotkać się z konsumentami, z którymi widujemy się na co dzień, ale zazwyczaj w biegu. Natomiast tutaj jest troszkę tego więcej czasu, aby porozmawiać, aby także usłyszeć informację zwrotną na temat naszych wyrobów. Przygotowaliśmy też strefę relaksu, aby nasi klienci mogli troszkę odpocząć, mogli się trochę zrelaksować. I jak wiadomo, jedzenie w biegu nie jest najzdrowsze, więc daje to możliwość zjedzenia czegoś na leżaczku, co jest znacznie przyjemniejsze niż stojąc. Z przekąsek na specjalną uwagę zasługuje nasz tost z ciasta półfrancuskiego z serem cheddar i szynką. Przepyszny zarówno na zimne, jak i na ciepło. Staramy się, żeby każde święto chleba było inne. Słuchamy naszych gości, naszych wystawców. Chcemy, żeby to święto chleba przyciągało jak najwięcej tłumy ludzi, z dziećmi, rodziny całe. No rozwijamy się i zmieniamy. Co roku mamy takie tradycyjne podpłomyki, gdzie tam jeszcze dziadek wypiekał, tak, czyli mąka, sól, woda, najbardziej proste ciasto. Mamy ciasto drożdżowe w tym roku, na maśle, na jajkach, także naprawdę coś innego. Co roku coś innego. Każde święto chleba zmienia nam trend. Mamy tutaj piec na moim stoisku, który opalany jest drzewem i to robi co roku furorę jednak, bo mamy pizzerki na gorąco, paluchy różne, żywy ogień przyciąga klienta. Robię trochę inny produkt niż moi koledzy, ponieważ robię produkt bez drożdży, a w tak zwanej chłodnej fermentacji, a więc to jest jakby trochę inna bajka robienia chleba. Podobnie, aczkolwiek zakwas jest głównym dowodzącym w tym całym temacie. Takimi podstawowymi chlebami najbardziej znanymi jest u nas żytni chleb z czarnuszką i chleb, który się nazywa cięty, to jest pszenno-żytni, taki nazwijmy to baltonowski chleb, tak? Tylko w wydaniu całkiem innym.